Werset, który chciałem dzisiaj omówić, to jest werset z Ewangelii Jana, 9 rozdział, a 6 werset. Zanim do niego dojdziemy, to oczywiście takim zwyczajem już się chyba stało, że zawsze jakieś słowo wstępne, zresztą chyba powinno być, żeby wprowadzić do tego tekstu. Więc może takim tekstem też wprowadzającym do Ewangelii Jana jest tekst z końcówki samej Ewangelii Jana, 21 rozdział, 25 werset. Czytamy tutaj tak. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które gdyby jeszcze je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać. Słowem, wszystko to zostało napisane pod natchnieniem Ducha Świętego, wybrane, szczególne, ważne wydarzenia, cuda, które zostały opisane. Nie tylko, wierzę w to głęboko, nie tylko treść została natchniona, ale i również słowa. Ponieważ, jak już też w poprzednich filmikach wspomniałem, wierzę w to, że Biblia jest jak dokument prawny, w którym słowa są bardzo ważne i trzeba je dobrze tłumaczyć, żeby oddać myśl Boga. Bo jeżeli byśmy tłumaczyli tylko myśl, chociaż niektóre przekłady właśnie takie podejście mają, ale tak ja uważam, gdyby tylko myśl oddawać natchnioną w wolny sposób, to musiałby być warunek konieczny i niezbędny do spełnienia taki, że trzeba dobrze rozumieć to, co się czyta. Bo kiedy się nie rozumie, co się czyta i do końca się nie wie, co tam jest napisane, a tłumaczy myśl, no to wtedy można źle tą myśl oddać. Natomiast jeżeli tłumaczymy słowa, to może się zdarzyć, że sami jako tłumacze nie do końca rozumiemy tego, co napisaliśmy, ale oddamy dokładnie tą myśl, którą Bóg chciał nam przekazać. Dlatego jestem przekonany, że przekłady, szczególnie przekłady dosłowne, to są najcenniejsze przekłady. No, tak jak wspomniałem, taka jest argumentacja moja. No, ale do rzeczy też. Ten werset, który przeczytałem, właśnie potwierdza też tą myśl, że to wszystko, co zostało napisane w piśmie, no już się tutaj powtarzam, ale to należy powtórzyć, że ten cud, który teraz będę chciał przytoczyć z Ewangelii Jana, został specjalnie tam umieszczony i dodana jest bardzo szczególna rzecz, szczególny szczegół, masło maślane. Ale przeczytajmy może z tą Ewangelię. 9 rozdział, a 6 werset z Biblii Przekładu Nowego Świata, czyli Biblii Świadków Jehowy. 9 rozdział, a 6 werset. Powiedziawszy to, splunął na ziemię, śliną rozrobił glinę, nałożył tę glinę na jego oczy i rzekł do niego: idź, umyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. Odszedł więc i umył, i się umył, i wrócił widząc. Przepraszam, trochę się myliłem. Trochę gorąco jest w tej Finlandii, także możliwe, że też dlatego się to tłumaczę. 30 stopni w cieniu. Ale dobrze. Do tego tekstu. Mamy tutaj opis, który mnie zawsze nurtował jako byłego świadka Jehowy. Dlaczego Pan Jezus użył tutaj gliny? Przecież zawsze jak uzdrawiał, to nic nie było potrzebne, żadne rekwizyty. A w tym wypadku użył gliny. I dopiero jak przestałem być świadkiem Jehowy, a może tuż przed to było, bo zacząłem słuchać też chrześcijańskich wykładów, żeby rozświetlić sobie nieco zrozumienie tego wszystkiego, co jest zapisane w Piśmie Świętym. Spróbować niejako tego też, co inni, jak inni tłumaczą wersety biblijne. I ten werset był omówiony. I po prostu aż się dziwiłem, że ja tego wcześniej nie widziałem. To jest tak proste i tuż przed oczami, a jednak zakryte w niektórych sytuacjach życiowych.
Użyte to słowo zostało, że rozrobił glinę ze śliną. Te słowo glina powinno od razu kojarzyć się z konkretnym wydarzeniem zaraz z początku Pisma Świętego. Jak Pan Bóg tworzył człowieka z gliny. Ten człowiek niewidomy, oczywiście to nie jest dopisane tutaj w piśmie, ale mam takie przekonanie. Zresztą być może nawet w tym wykładzie o tym była mowa, może dlatego mi się to zakodowało też tak głęboko, że być może ten człowiek był niewidomy w taki sposób, że nie miał oczu. Oczywiście w piśmie to nie jest napisane. Jest napisane w niektórych przekładach wprost, że glina została położona na oczy. Ale gdyby się nad tym zastanowić głębiej, no to niech każdy z was spróbuje sobie włożyć piasek na oczy. Jakie to jest uczucie? A jak później wymyć ten piasek z spojówką a gałką oczną? To jest bardzo bolesna rzecz. Więc ja mam takie przekonanie, że on nakładał glinę w oczodoły, w miejscach, gdzie oczu nie było. I on te oczy utworzył z gliny i ze swojej śliny. Wiadomo, co chciał przez to nam pokazać i co powiedzieć. Ale zobaczmy, jak ten werset, bo czytałem z Biblii Przekładu Nowego Świata z 1997 roku, ale Świadkowie Jehowy poprawili tą Biblię i wydali w 2013 następne wydanie z taką srebrną okładką. I jak ten werset tej Biblii jest oddany? 9 rozdział, a 6 werset. Jestem Mateusza, dlatego mi tu nie zagrało. Ewangelia Jana 9:6. Gdy to powiedział, splunął na ziemię, zmieszał ją ze śliną, nałożył maź na oczy tego człowieka i rzekł do niego: idź umyć się w sadzawce Siloam, co znaczy posłany. Ten więc poszedł i się umył, a kiedy wrócił, już widział. Maź. Te słowo greckie w słowniku Stronga jest pod numerem 4081. Tutaj już otworzyłem sobie i z odległości mogę przeczytać. Dwa słowa tylko można użyć za te słowo polskie. Jedno słowo to jest glina, używana przez garncarzy, a drugie słowo to błoto. Ktoś może powiedzieć, no maź to jest synonim. Ocencie to sami. Zastanówcie się. Jeżeli czytelnik czyta wnikliwie słowo i modli się o Ducha Świętego, o zrozumienie, a słowa są w specjalny sposób dobierane, bo nie sądzę, żeby to był przypadek w tym konkretnym przypadku, żeby nie złapać połączenia między aktem stwórcy z gliny a aktem tworzenia oczu i czynienia człowieka widomym dzięki glinie. Pozdrawiarski.